Deadpool jest częścią komiksowego świata Marvela od 1991 roku. Ma tylu samo przyjaciół, co wrogów, co tylko oznacza, że musiał przejść naprawdę brutalne akcje. Mimo że nie da się go tak łatwo zabić, Deadpool musiał strasznie cierpieć. Przez 30 lat istnienia przytrafiły mu się naprawdę dziwne rzeczy, a oto niektóre z nich. Zapraszam do materiału. Nie wszyscy bohaterzy noszą pelerynę. W komiksie Deadpool numer 11 bohater został zaatakowany przez nową postać w Marvelu zwaną Good Knight, taki odpowiednik Batmana. Good Knight jest jednak milion razy bardziej brutalny niż człowiek nietoperz. Po przegranej walce Deadpool zawisł na ścianie, a Good Knight powoli i metodycznie pozbawiał go kości jako forma tortury. Ale to jeszcze nie koniec. Po tym wszystkim Good Knight użył sflaczałego ciała Deadpoola jako pelerynę. A wszystko dlatego, że Deadpool rzekomo zabił jego rodziców. Kuj żelazo, póki gorące. Ta scena mogłaby być w dorosłej wersji Looney Tunes. W Deadpool Team Up numer 885 ktoś zadzwonił do Wade'a i poprosił o spotkanie w ciemnej alejce. Wade umówił się na spotkanie, ale jak to Wade, zaciekawił się czterolistną koniczyną. Wielkie kowadło świsnęło mu prosto w głowę z ogromną siłą. Nie wiem, czy go to nie obchodziło, czy był zaskoczony przebiegiem wydarzeń. Gdzie moja ręka? W Deadpool numer 900 Wade zostaje porwany przez kosmitów, którzy chcą przeprowadzić na nim eksperymenty. Deadpool nie mógł walczyć, ponieważ kosmici zabrali mu broń. Wade sięgnął więc po rozwiązanie ostateczne. Odgryzł sobie rękę. Widać, miał w tym doświadczenie, ponieważ kosmici nie zdążyli go powstrzymać. Ach, ten Thanos. Ktoś wymyślił, że fajnie będzie sparować Deadpoola z Thanosem i tak powstała miniseria Deadpool kontra Thanos. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o dziewczynę. Deadpool i Thanos walczyli o względy samej śmierci. Deadpool potrzebuje jej tylko na chwilę, if you know what I mean, a Thanos ma na jej punkcie obsesję do tego stopnia, że zrobi dla niej wszystko. Rezultatem walki był Thanos stojący nad miazgą, która kształtem przypominała kiedyś Deadpoola. Ból głowy. Pierwsza żądza krwi Deadpoola zaczęła się w serii Deadpool Kills the Marvel Universe. W pewnym momencie stanął naprzeciw Sue Storm, czyli niewidzialnej kobiecie. Mimo że niewidzialna kobieta jest niewidzialna, to Wade odnajduje ją po śladach krwi na jej kostiumie. W ostatniej chwili Sue tworzy pole siłowe wokół jego mózgu i rozszerza je, pompując czaszkę jak balon. Jednak ostatecznie zebrał się do kupy i zabił Sue. Hulk Smash. W tej samej serii co poprzednio Deadpool spotyka Hulka. Zaczynają walczyć, lecz Hulk z łatwością wygrywa, odrywając po kolei każdą z jego kończyn. Jako strategię Wade uznał, że będzie udawał martwego, jakby to było jakieś super trudne zadanie, biorąc pod uwagę, że leży u stóp Hulka w kawałeczkach. No i poczeka, aż Hulk się oddali. Kiedy się pozbierał, odszukał Hulka, tym razem jako Bruce'a Bannera, poczekał, aż zaśnie i w akcie zemsty odciął mu głowę. To miecz czy piła? W sadze Deadpool Kills Wade słyszy głos w głowie mówiący mu, że ma zabić wszystkich z uniwersum Marvela, jak również inne fikcyjne postaci. Inne wersje Deadpoola z innych światów zaczynają się pojawiać i starają się go powstrzymać. Alternatywny Deadpool przebija naszego mieczem, który z jednej strony miał obrotowy łańcuch. Bo to musiało boleć. We are Carnage. Carnage to symbiont, co oznacza, że może dowolnie zmieniać swoje ciało. W świecie Marvela Carnage jest potężną postacią i często sieje zniszczenie, ale to nie powstrzymuje Deadpoola, aby się z nim zmierzyć. W komiksach nigdy nie było tyle czerwieni, co w Deadpool vs. Carnage. Ich walka trwała, dopóki Carnage nie pociął Deadpoola na małe kawałeczki. Jak wiecie, żaden z nich się łatwo nie podda, więc walka mogła trwać bardzo długo. Najedzeni. W komiksie Noc żywego Deadpoola Wade budzi się ze śpiączki i odkrywa, że światem zawładnęli zombie, a on jest jedynym ocalałym. Brzmi znajomo? Przez jakiś czas udaje mu się uciekać, lecz ostatecznie dopada go horda umarlaków. Kiedy zombie doszły do mózgu, stało się coś naprawdę dziwnego. Jego świadomość zwalczyła wirus zombie, dzięki czemu Wade zyskał wszechobecność dzięki hordzie. Nawet jeżeli w kawałkach, to Deadpool zawsze znajdzie sposób, aby powrócić. Dajcie mi znać w komentarzach poniżej, czy macie jakieś inne super brutalne rzeczy związane z Deadpoolem. Trzymajcie się, na razie.
Hej ty, jesteś jeszcze? Zaczekaj, skoro mam twoją uwagę, to spójrz do góry, gdzie zobaczysz inne ciekawe materiały z kanału. A jeżeli jeszcze to oglądasz, to kliknij przycisk po prawej stronie, aby nie ominąć kolejnych materiałów. No i nie zapomnij odwiedzić sociali. Linki jak zwykle w opisie. Trzymajcie się, na razie.